witajcie na moim kanale, ja jestem Roxana i zapraszam Was dzisiaj na reakcję na nowy singiel ekipy. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie tytuł singla, kto śpiewa tą piosenkę, bo na razie mamy godzinę taką, jest to chyba 14:58 i prawdopodobnie ta piosenka ma się pojawić o 15, czyli już za moment, więc zaraz nagram tą reakcję, zmontuję filmik i wrzucę Wam właśnie zaraz ten odcinek, więc jeżeli takie filmiki Wam się podobają na moim kanale, to koniecznie zostańcie dłużej i subskrybujcie ten kanał, żeby być właśnie na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, a w komentarzu mi napiszcie, czy spodziewaliście się, że to właśnie ten singiel będzie miał dzisiaj swoją premierę? Czy może liczyliście na inną piosenkę, innego ekipowicza? Dajcie mi znać i wbijajcie też na mojego Instagrama, bo zawsze tam na bieżąco wcześniej mówię, kiedy pojawiają się filmy. Jestem aktywna na Insta Stories i dodaję nowe fotki, więc Was zapraszam, a teraz czekamy jeszcze minutkę i reaguję. Fritz powiedział jednak, że ten singiel będzie o 18, w takim razie czekam do 18, a Wy widzicie w zasadzie tą reakcję już teraz. Robi ściano, robi biznes, zajebiście. Zajebiście. Chore stawki, chore wizje, mam precyzję. Zajebiście. To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zajebiście. Parę planów jeszcze jest na mojej liście. Jest zajebiście, przelewy lecą jak jesienią liście. Yeah, yeah. Powiem Wam, że tego się nie spodziewałam. Zajebiście to jest to jakby ich słówko, które chcieli wypromować. I tutaj tak sprytnie to wykorzystali i nazwali tak singiel. Powiem szczerze, że jestem w szoku i to, co tam się od Janie Pawła w tym busie, to jest chyba ten busik ich, który sprowadzili z Ameryki. Wow. Wow. Grubo. I jest to singiel Freeza. Jak na razie. My mamy misję, nigdy nas nie będzie szedł na łatwiznę. Nie. Ja dalej cisnę, prywatne życie, marzenia i biznes. Daily na psychice zostawia bliznę. Idę do przodu i nie klikam nie widzi ciężkiej pracy, za to wszyscy widzą hype. Dobra, jest to takie mega rapowe. Nie ma takiego autotuna tutaj. Mamy bardzo taki stricte głos już Freeza i bardzo taki raperski styl. Nie taki typowo youtuberski. Wiecie, o co mi chodzi? Nie jest to taka youtuberska piosenka, jak dotychczas wszyscy youtuberzy tworzą. Jest to takie bardziej, nie wiem, jakby chciał trochę iść w stronę rapu. Czy Freeze będzie chciał zostać raperem? Tego to nie wiem, ale na razie jest zajebiście. Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike. Sypią się hejty i propsy, no bo życie to jest u nas mini tylko Mike. Dobre, dobre, bo u nich jest wszystko, wiecie, na wielką skalę, a mini jest tylko Mike. Cute, mega cute. Kiedyś zbieraliśmy boksy, teraz ekipa spadła z tego. Widzieliście, jak ona spadła? Ja muszę to przewinąć. Spadła z dachu, nie wiem kto to jest w ogóle. Która dziewczyna, która wisiała tak jakby do góry nogami, spadła i on tam Freeze złapał w ostatniej chwili ten moment. Nie wiem, czy to zostało dodane dlatego, że nie wiem, po prostu nie zauważyli, że to jest taki trochę fail, czy po prostu tak miało być. PSA. S.A. Umiemy robić papier, umiemy robić zasięg. Dobra, ekipa S.A. S.A. Tak jak mówią raperze, tak? Czy tam T-Mix też tak mówi, Essa? Takie nawiązanko. Umiemy robić zasięg, więc zobacz jak się to Wersow była, to Wersow spadła wtedy, bo ona ma taką marynarkę w kratkę z zielonymi elementami. Chyba to była ona. Największy polski kaszel, najlepszy prosty patent. Mamy klasę, mamy chatę, a w niej basen, mamy jeszcze parę... Haha, w wodzie stali, dobre. Teledysk jest mocny, mocny. Ale marzaj zawsze razem! Zajebiście, płyniemy po swoje, no a reszta na mieliźnie. Rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę. Miałem wizję, miałem misję, niepotrzebne spekulacje. Dziś ucinam niczym fryzjer. Okej, okay. Co tutaj było i kto to był, tego to nie wiem. Trochę tak wyglądała jak ta dziewczyna od Minimajka, ale pewnie to była jakaś tancerka. Zajebiście, robię ściano, robię biznes, zajebiście. Zajebiście, chore stawki, chore wizje, mam precyzję. Zajebiście, to nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zajebiście, parę planów jeszcze jest na moje liście. Robię zajebiste foty, mordo, to nie tylko pstryk. Wiem, to wciąga jak narkotyki, to 7 days a week. Na koncie tych polskich złotych zrobił się już niezły plik. Wszędzie słychać nasze zwroty, twoje to jest niemy krzyk. Not you bad. Dobra, czyli to jest ich wspólna nuta. Tak jak myślałam, jest to nawiązanie do tego zdjęcia, które już dodali na Instagrama, które Wam pokazywałam na początku. No i na razie nie słyszałam chyba tej nutki gdzieś tam w spoilerach na TikToku ani nigdzie, więc
tak mi się wydaje, że to nie jest żadna z tych piosenek, której fragmenty gdzieś słyszeliśmy, ale może jeszcze gdzieś zaraz nawiąże jakiś się fragment do tego, co już słyszeliśmy i to może to będzie... To głowa nie jest pusta, ale nie wiem, zobaczymy. Nie muszę być jak Tupak, bo jestem królem wód, tak jak w naszej Polsce szczupak. Pod koszem robię dwutak, znam się trochę na butach, znam się trochę na ciuchach, na nich robię sobie zajebisty utarg, Mam zajebistą zwrotkę, która wbije ci się w łeb. Na buty wydam flotę, taki ze mnie sneakerhead. W czasach covida shopping robimy przez internet. W moim aucie LPU, w twoim aucie LPG. I na razie lepiej Nowciu leci tutaj moim zdaniem. Ogólnie jest mega mocno, jest tak grubo, że tego też nie spodziewałam. Piosenka Ekipa, Trzykipa naprawdę ma na noc, jak ja to mówię. Tutaj jest grubo. Każdy pyta mnie co noszę. Nawet gdybym był z tą nogą, to stopy bym nie miał posej. Chata pełna butów, w tym temacie jestem bossem. Nie zachowuj się jak pozjer, to jedyne o co proszę. I Nowciu w tej swojej fryzurze jak Eminem. No tutaj mega takie nawiązanie właśnie do dużych raperów, ale bardzo fajnie, że mówią o sobie, o swoich pasjach, zainteresowaniach, o tym, co czują. Tak jak Freeze wspominał o Daily i mówił właśnie, że całe to Daily zostawiło na nim takie piętno, taką, wiecie, skazę gdzieś tam w głowie. To Nowciu też nawiązuje do tego, co lubi robić, że właśnie fotografuje, że interesuje się rybami, wędkarstwem i tak dalej, fajne. Lubię liczyć sos, bardzo lubię liczyć pliki. Tak samo jak Gryffindor, mam zajebiste wyniki. My znowu robimy show, nowe filmy, nowe klipy. Życiowa tiara przydziału wysłała mnie do ekipy, wow. Powiem szczerze, że tego się nie spodziewałam. Gdzieś tam wrócik tam z tyłu cały czas była i tak była, tańczyła, ale że ona wystąpi w tej piosence? Grubo, mam ciary, grubo. Nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig. W naszej chacie nasi ludzie sami zajebiści. Widziałeś ich na YouTubie, bo to znane ksywki. Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky. Gramy ponad program. Chata wielka jak Hogwart. Chata wielka jak Hagrid. My dalej robimy swoje, nie czekamy na oklaski. Spoko. Fajne nawiązanie do właśnie Harry'ego Pottera, czyli wielkiej chyba pasji takiej wspólnej, ekipowej. Ja też jestem wielką hanką. Ja też jestem wielką fanką Harry'ego Pottera. Bardzo fajne. No i też jakby bardzo kojarzone jest to z Murcix, więc ta zwrotka też spoko nawiązuje właśnie do jej stricte zainteresowań, do jej osoby. Co to jest? Co tam jedzie? To są dzieci w samochodach. Nie ma u mnie wolnych miejsc. To wam się nie mieści w głowach. Jestem na każdej playliście. Okej, teraz zwrotka jednego z raperów. Jest to ten Kury. Nie wiem dokładnie jak to się czyta, możecie mi napisać w komentarzu. Ale tak, kojarzę go i właśnie ekipa wspominała o tym, że mieli nagrywać niektóre single z raperami. I to jest jeden z nich. Rok temu nie słuchał, nikt mnie dziś spara tak jak liście. MWS miały plan. Spełnił się. Dzisiaj ja pomagam młodym, jakbym był czym wagonem. Niełatwo wyspagna. Lecz gdy z niego wyszedłem, każda się stała się łatwa. Fajny zabieg, tutaj taki mocny krzyk, a tutaj taki szep. Mocny krzyk, szep. Gdy zajadam pesto, no to mówię, że to fancy. Bo pochodzę z rodziny, żebyś mówił na mnie biedny. Ale za to dziś z rodziną sobie odpalam konfetti. Bo za rokiem czeka milion, nie ostatni, tylko pierwszy. Zajebiście. Zajebiście. Kozacki singiel, kozacki teledysk. Nie mam tutaj nic do dodania, po prostu każda zwrotka ma coś w sobie. I tak naprawdę tych zwrotek było cztery osoby. Tego się w ogóle nie spodziewałam, czyli będą takie różne kolaba tutaj w tych singlach, które się będą następne pojawiać. Ja jestem mega zadowolona. Myślę, że tutaj ktoś ma łeb, ktoś do piosenek jest spoko.